W miniony weekend siatkarki Jokera Mekro rozpoczęły rundę rewanżową, mierząc się we własnej hali z rezerwami Atomu Trefl Sopot. Zanim jednak podopieczne Andrzeja Nadolnego wyszły na parkiet, przez 3 dni w świeckiej hali rozgrywany był 10. mikołajkowy turniej młodziczek i kadetek. W jubileuszowych zawodach wzięły udział młode siatkarki m.in. z Bydgoszczy, Kalisza, Słupska czy Torunia. Zawodniczki szkolące się w naszym klubie uważają, że dzięki takim spotkaniom mają okazję sprawdzić swoje siatkarskie umiejętności na tle drużyn z innych miast. Jak do tej pory radzicie sobie w tym turnieju mikołajkowym? No nie idzie nam za dobrze, mamy wszystkie mecze przegrane, lecz nasza pierwsza drużyna ma tylko jeden mecz przegrany, więc nie jest źle. Taki turniej pozwala Wam się skonfrontować z zespołami z innych miast i zweryfikować własne umiejętności. Tak. Jest to moim zdaniem bardzo dobry pomysł organizowania takich turniejów, ponieważ poznajemy nowych ludzi i zgrywamy się ze sobą. Turniej mikołajkowy. Jesteśmy po meczu drużyny Jokera w Świecie z ekipą z Turka. Mecz ciężki. Wasze rywalki postawiły Wam wysoko poprzeczkę. Tak, zgadza się. Postawił nam bardzo wysoko, bo męczyłyśmy się w tiebreaku, ale jednak szczęście sprzyjało lepszym, no i wygrałyśmy. Przeciwniczki były bardzo zdenerwowane, widać było po ich twarzach, ale dałyśmy radę. Jak na razie bardzo dobrze, przegrałyśmy tylko z Pałacem Bydgoszcz wczoraj, no niestety. Emocje były. Były bardzo duże emocje, ale jak na razie wszystko wygrywałyśmy. Czy można powiedzieć, że z wyników i samej gry jesteście optymalnie zadowolone? Tak. Jesteśmy z siebie zadowolone. Sądzimy, że gramy jak na swoim poziomie bardzo dobrze. Dodajmy, że pierwsze miejsce w kategorii młodziczek zajęła drużyna Pałacu Bydgoszcz, natomiast najlepsze w kadetkach okazały się zawodniczki WTS-u Włocławek. A wracając do spotkania z reprezentacją Sopotu. Mecz ten odbył się bez jakiejś szczególnej historii i został gładko wygrany przez Jokerki 3-0. Od samego początku starcia lepiej prezentowały się podopieczne Nadolnego, które grały bardzo urozmaiconą siatkówkę. Po meczu siatkarki Jokera zgodnie przyznały, że to spotkanie mogą śmiało zaliczyć do najbardziej udanych w tym sezonie, oceniając swoją postawę wręcz wzorcowo. Dodajmy, że zawodniczki Jokera Mekro prowadzą w lidze i jak do tej pory nikt nie znalazł recepty na ich pokonanie. Miejmy nadzieję, że ta passa trwać będzie do końca rozgrywek. Joker w Świecie dzisiaj sprawił kibicom spóźniony mikołajkowy prezent, gładko wygrywając 3-0 z drużyną z Sopotu. Tak, zgadza się. Odbiłyśmy się za mecz w pierwszej rundzie. Pokazałyśmy dobrą grę, myślę, że stać nas na jeszcze więcej. Najważniejsza jest wygrana i myślę, że to nam bardzo dużo pomoże i w następnych meczach będzie coraz lepiej. Gra była bardzo dobra, nie pozostawiliście tutaj młodej drużynie z Sopotu złudzeń co do wygrania spotkania. Zgadza się, przede wszystkim nasze liderki, że tak nazwę, czyli Iza Hoch i Magdalena zagrały bardzo dobre spotkanie. A drużyna zagrała i pokazała charakter na boisku. Bardzo dobre, jak MVP dostała Kasia Wenerska, bardzo dobry występ naszej rozgrywającej, to ona prowadziła tą grę, my tylko dokończyłyśmy i wbijałyśmy gwoździe. Jesteś nową zawodniczką, powiedz jak przebiega adaptacja w naszym mieście? Jestem bardzo zadowolona. Bardzo mogę powiedzieć, że Świecie jest bardzo miłym i małym miasteczkiem. Ciężko mi było trochę się przedstawić, bo jestem z Gdańska, czyli ogromnego miasta z wieloma mieszkańcami, ale bardzo szybko i sprawnie mi poszła akceptacja w tym miasteczku. Mam nadzieję, że w tej adaptacji pomogli nasi kibice, którzy Was bardzo dopingują i trzymają za Was kciuki. Oczywiście na meczach jest super atmosfera, przychodzą kibice. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze coraz więcej i pokażemy im naszą dobrą grę.
można powiedzieć, że przełamałyśmy teraz złą pasę, mimo że cały czas wygrywamy, to jednak nie były to najlepsze mecze w naszym wykonaniu, dlatego bardzo się cieszymy z takiego zwycięstwa, że obeszło się bez dodatkowych setów straconych. Mecz wygrany bardzo pewnie, nie pozostawiłyście złudzeń, kto dzieli i rządzi w tym meczu. No, bardzo się z tego cieszymy. Tak właśnie miało być. W końcu chciałyśmy zagrać to, co potrafimy. No i wiadomo, że zespół z Gdańska jest to głównie młodzież, więc chciałyśmy doświadczeniem pokazać, że to jednak my jesteśmy lepsze. Zrobiłyście postęp, bo w meczu tamtej rundy było 3-2, tutaj 3-0. O to nam głównie chodziło, bo myślę, że mecz w Gdańsku 3-2, niestety nie możemy go zaliczyć do udanych. O to nam chodziło i myślę, że zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. W grze było widać duży postęp, bardzo fajnie funkcjonowało rozegranie. Myślę, że trenujemy to cały czas, więc w końcu mamy z tego jakieś korzyści i o to chodzi. Myślę, że im dalej pójdziemy, tym będzie lepiej w tym elemencie. Joker niepokonany, pierwsze miejsce i kibice z tego powodu są bardzo dumni. No, my też jesteśmy z tego dumni jak na razie, ale nie ma co na razie chwalić. Poczekajmy do końca i mamy tylko nadzieję, że będzie tak do samego końca, do samego turnieju finałowego, bo mamy nadzieję, że jednak uda nam się tam znaleźć.